Jak utrzymać skupienie w pracy i jak rozpoznać moment, kiedy tracimy koncentrację? Cześć, witaj na Self Flow. Dzisiaj kolejne pytanie od naszych czynników, czyli jak utrzymać skupienie w pracy oraz jeśli je tracimy, to jak zauważyć, że o właśnie straciliśmy koncentrację? Pierwsza odpowiedź, której udzielę i wiem, że się pani może trochę powtarzam, ale no, to jest duża rzecz i ona będzie powtarzała się i ona będzie powracała wielokrotnie. Przebada się na dehedry. Wiele osób ma dorosła DHD nie wiedząc o tym, i świadomość tego i podjęcie odpowiedniej medycznej interwencji to jest różnica między zrobię 10 rzeczy, żeby poprawić koncentrację i uzyskam pewien efekt, a zrobię jedną rzecz i uzyskam ten sam efekt. Więc jak najbardziej warto robić inne rzeczy. Ale jeśli problem jest medyczny, no to w tym wypadku rozwiązanie go czysto przez zachowanie rzadko kiedy zadziała i potrzebujemy wprowadzić też inne rzeczy. Dlatego bardzo zachęcam się do tego, żeby tutaj spróbować to ugryźć w ten sposób. To powiedziawszy, pierwsza rzecz, o której bym zaczął, to jest przyjrzenie się swojemu środowisku. Na szkoleniach omawiam coś takiego jak architektura procesów decyzyjnych, czyli takie drobne czynniki, które wpływają na to, co się z nami dzieje, które popychają nas do pewnych decyzji i odpychają od innych. I jednym z tematów, który często poruszam w tym kontekście, jest właśnie koncentracja na pracy. Nie ujmę tutaj, biorąc pod uwagę standard self-overflow, Pełnego takiego tematu, ale mogę przynajmniej pewne szczegóły pouczyć, pewne elementy pouczyć. Więc po pierwsze, mamy w architekturze coś takiego jak punkty decyzyjne. Punkty decyzyjne to jest moment, kiedy przestajemy coś robić automatycznie, tak zwanym systemem pierwszym, a zaczynamy bardziej świadomie w systemie drugim analizować, co teraz zrobimy, jaka będzie kolejna decyzja, jak zadziałamy. I w kontekście skupienia chcesz wyrzucić. Jak najwięcej takich punktów decyzyjnych, które odrywają Twoją uwagę od tego, co robisz. To będą na przykład powiadomienia na Slacku, powiadomienia maila. Wyłącz je albo ogranicz, czyli na przykład swój jeden tylko i wyłącznie kanał na Slacku, który jest dla absolutnie priorytetowych rzeczy. Jeśli tam piszesz, to znaczy, że jest pożar i na to odpowiem od razu, ale cała reszta, jak piszesz, to nie mam powiadomień i sprawdzę to w momencie, kiedy mam czas. To jest za wielu osób presja pewna, bo mają poczucie, że muszą być cały czas online, cały czas dostępni, ale tak nie jest. I. Podejrzewam, że miałeś lub miałeś okazję się o tym przekonać na ulopie, gdzie wracasz po ulopie, okazuje się, że jest ileś archiwalnych wiadomości mailowych i 90% z nich jest do wyrzucenia, mimo że wtedy mogły się wydawać pilne i trzeba było na niby odpowiedzieć od razu. Ale ktoś to ogarnął na inny sposób. Znam wręcz filmy, które mówią po ulopie, kasuj swoją pocztę i jeśli dla kogoś coś było ważnego, napisz do ciebie ponownie. I we nie jest to złe rozwiązanie. Więc takie podejście, takie rozwiązanie może być tutaj bardzo pomocne. Usuwanie tego rodzaju punktów decyzyjnych, dystraktorów. Technika pomodoro, czyli nastawienie budzika, i przez czas, kiedy budzik chodzi, skupiona praca tylko na danym zadaniu, jest też forum takiego usuwania punktów decyzyjnych. Więc przyjrzyj się temu, jakie takie punkty wyrywają cię z Twojej pracy, i postaraj się jak najwięcej z nich usunąć. W drugą stronę możesz sobie utrudnić dodawanie barier, kolejny punkt za architektury procesów decyzyjnych, odchodzenie, odrywanie się od pracy. Więc jeśli jest ryzyko, że na Facebooka logujesz się automatycznie, po prostu jednym kliknięciem, to jest dużo większa szansa, że będziesz się łapać na tym, że Ej, od 10 minut się na Facebooku, a. To nie jest to, co trzeba robić, niż w momencie, w którym musisz za każdym razem wpisać z palca hasło do tego Facebooka, bo wtedy w trakcie może się zatrzymać, zastanowić, Ej, czy ja chcę to robić, czy jednak nie. Więc dodanie takich barier utrudni, może tutaj pomóc, przy czym unikałbym. Całkowitych blokad, w rodzaju zablokowanie sobie Facebooka w momencie, kiedy jestem w pracy, bo to może rodzić frustrację i chęć obejścia. Na przykład, dobra, to ja sobie sprawdzę zamiast tego na telefonie, bo tamtej bariery nie mam. Więc dużo lepiej, żeby to jednak było dostępne, ale za pewną przeszkodą, niż żeby całkowicie było to utrudnione, bo wtedy to utrudnienie budzi frustrację i ograniczenia. Więc pomyśl o takiej modyfikacji środowiska, pomyśl o tym, co tutaj może zrobić. Jeśli chcesz, zrobię kiedyś szerszy materiał odnośnie tego, jak taka architektura procesów decyzyjnych może działać w różnych kontekstach. Po trzecie, warto pamiętać, że masz w ciągu dnia maksymalnie tych 4,5 godziny skupienia, a i to w warunkach optymalnych, jak zadbaj o odpowiednią ilość snu i tak dalej. W związku z czym nie oczekuj raczej, że uda Ci się pracować dłużej. I Jeśli dobijesz do tego limitu, no to po prostu zaakceptuj, że, no dobra, Tyle jest, tyle jestem w stanie zrobić i to wystarczy. Jasne, są jednostki, które potrafią to przebić, ale zwykle dużym kosztem. Częściej będzie tak, że jednak mamy tego skupienia mniej i zaakceptowanie tego też ma wartość. I w końcu, żeby radzić sobie lepiej z tym, jak tracisz skupienie, zacznij to obserwować. Jasne, nie zauważysz punktu, kiedy tracisz skupienie, bo gdybyś zauważył, czy zauważyła to od razu, no to łatwo byłoby ci to rozwiązać. Ale możesz po fakcie zauważyć, o ok, dobra, tutaj mi skupienie uciekło i zamiast wracać do pracy, jak to normalnie robimy, tutaj dobrze jest zrobić, ok, stop, co tam było wcześniej? O czym myślałem, co robiłam, co się takiego działo, że moja uwaga uciekła? Czy zaczęło się być za długo, za nudno, zbyt długo naraz to jedno zadanie było robione, może było za dużo hałasu i to odwróciło moją uwagę, albo coś się wydarzyło w biurze, może ktoś przyszedł do coś zapytał, co było tym czynnikiem wyrywającym. Nie będzie tylko jeden taki czynnik, będzie ich więcej, ale dopiero jak je uda ci się zidentyfikować, będziesz wiedzieć, co z nimi zrobić. Tutaj wracamy do punktu drugiego, a ze środowiska oraz być może jakieś inne rzeczy, ale na początku identyfikacja tych problemów, tych punktów przerywania uwagi jest kluczowa i od tego potrzebujemy zacząć. To podstawowe rozwiązania? Zacznij od tego, jeśli będzie trzeba, wrócimy do tego tematu. Pytaj dalej, rozbudujemy ten temat. Jakie pytania chcesz uzyskać odpowiedź? Self Overflow powstaje dla Ciebie i z Twoim współudziałem. Jeśli wiem, co Ciebie interesuje, jakie kwestie miękkie, jakie kompetencje miękkie Ciebie interesują, to jestem w stanie doporasować ten materiał pod Ciebie. W związku z czym, proszę pytaj. Pytaj w komentarzach do tego filmu, do innych filmów i im więcej pytań zadasz, tym większa szansa, że któryś z nich trafi na kolejny odcinek, na kolejny film i będziemy mieli okazję odpowiedzieć na to, co Cię interesuje. A przy okazji, jeśli chcesz, żeby ten kanał rósł, to zachęcam do tego, żeby lajkować, szerować, subskrybować. Udostępniajcie to jak najbardziej, jeśli możecie, bo to też zwiększa szanse na to, że pojawią się tutaj ciekawe pytania, które nawet by Wam nie przyszły do głowy, ale które mogą docenić inne osoby. Dzięki i do zobaczenia.